Niedawno na kanale zachwycałem się zaletami szczura, czyli niesamowitego przesteru od Tone Charm Audio, który mimo iż docelowo jest distortionem, to potrafi być także wspaniałą gałką overdrive, a jak się postaramy, to także fuzz. Ale to nie koniec zachwytów nad tą wrocławską manufakturą, bowiem w tym samym czasie zaopatrzyłem się także w kostkę overdrive od Tone Charm i ten gitarowy efekt wywalił mnie z kapci równie mocno jak szczur. Nagrywamy na wzmacniaczu Hughes & Cat na Tubemeister 46, a brzmienie bez żadnej dopałki jest następujące. I zaczynamy. Zaczynamy od gałki Tone, która jest filtrem, gdzie w pozycji totalnie w lewo mamy najciemniejsze brzmienie. Kręcąc w prawo, brzmienie nam się zaczyna nieco rozjaśniać. Opór. I gałka gainu, ale dajmy tego tonu tak może na razie na 12, albo nie, zróbmy najciemniej, troszkę przesterku. Najciemniej i najwięcej drive'a. Rozjaśnijmy to troszkę. Fajnie zaczyna zapychać. Ok, trochę mniej gainu, a więcej tonów. No i została nam gałka boost, czyli cała magia tej kostki. Gałeczka, która pięknie kompresuje nam brzmienie, nasyca wysokimi częstotliwościami, czyli bez gałki. I dajemy. Mało gainu, mało tonów i dużo boosta. Ciemniej. No i nie
przypadkowo mamy tutaj tą gałkę boost połączoną taką linią z tą górną sekcją, bo działa to trochę tak, jakbyśmy stakowali ze sobą dwie kostki. Czyli wyobraźmy sobie, że tutaj ta górna sekcja to jest kostka overdrive, a tutaj mamy jeszcze kostkę boost, która nasyca nam dodatkowo to, co wykręciliśmy w tej sekcji górnej. No i oczywiście możemy używać sobie tej kostki jako klasycznego overdrive'a, czyli tutaj boosta sobie ściągamy na zero. Dajmy tutaj godzinę 12. Okay, dajmy trochę więcej drive'u, trochę więcej tonów. To brzmienie uwielbiam. A wykręćmy sobie maksymalny drive, jaki się da, czyli tutaj dajemy drive'a, nie korzystając jeszcze z boosta. I najjaśniej. Ale możemy korzystać też z niego jako z takiego preampu, który niejako upiększa nam brzmienie wzmacniacza i jest włączony w naszym pedalboardzie cały czas. Takim sposobem możemy znacznie sobie ocieplić brzmienie wzmacniacza, nawet jeżeli mamy na przykład symulacyjny albo tranzystorowy. Spróbujmy coś takiego zrobić, czyli tak, brzmienie naszego wzmaka. Teraz mniej więcej w tej pozycji będzie brzmiało tak samo. Teraz tak, ja tu widzę trochę więcej tonów. Już jest fajniej. Bez. Dorzućmy boosta. Bez. Z. No i w takim przypadku włączamy kostkę i zapominamy o niej. Ja właśnie tak jej używam. No i może posłużyć nam jako baza do stakowania przesterów. Mamy tutaj szczura od Torn Charm. Sam z siebie brzmi tak. Dodajmy sosu. W miejscu chciałbym serdecznie zaprosić do wspierania naszego kanału na Patronite. Robienie filmików na YouTubie to kupa poświęconego czasu, który nie zawsze mam, a dzięki waszemu wsparciu jest szansa, że filmiki w końcu zaczną ukazywać się regularnie. Bardzo dziękuję obecnym patronom za wsparcie. Dajcie proszę znać, jak idzie wam robienie kursu sweepu, który niedawno wam zadałem. To weźmy jeszcze strata i zobaczmy, jak kostka zachowuje się na jakiejś gitarze z singlami. Okej, i strat na czystym. Ustawmy sobie na początek taki delikatnie dopalony clean. Czyli troszkę więcej górki. Troszkę drive'u, ale nie aż tyle. Troszkę boosta. Było tak. Jest tak. Pięknie ta kostka się zachowuje ze stratem. Troszkę więcej. Jeszcze troszkę więcej gainu, więcej boosta. Zmuśmy teraz strata, żeby trochę nam tutaj pochrupał. Dajmy dużo tonów. Gainu sobie też zaraz damy więcej. Na razie niech będzie tego tutaj troszeczkę mniej. Ok, więcej gainu. Jeszcze.
usta. Kręćmy coś jeszcze. No i to by było na tyle. Świetnie bawiłem się z tym efektem. Razem ze szczurem również od Tone Charm na stałe weszły do mojego pedalboardu. Natomiast jakiś czas temu u Adriana z Tone Charm Audio kupiłem jego Fuse Oscillator. Totalnie wariacką kostkę, której jeszcze nie do końca kumam. Natomiast również jej brzmienie urywa głowę. Dlatego jeżeli chcecie, to dajcie znać i zrobimy sobie reckę tego sprzętu na tym kanale. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.